drużyny gości, pan Piotr Stokowiec. Od razu zaczynamy od pytań od państwa. Proszę Łukasz Cionar. Poczekaj, Łukasz, na mikrofon. Dzień dobry, panie trenerze. Ja może tak nietypowo, bo mimo wszystko, pomimo tej porażki, chciałem pochwalić UKS, bo szczerze powiedziawszy, wydawało się, że kiedy dostaliście pierwszą bramkę, to że kwestią czasu jest kolejne bramki dla Śląska, to czasem okazało się, że UKS był bardzo trudnym rywalem. Szczególnie boli ta porażka właśnie, bo wydaje się, że z piłkarskiego punktu widzenia to na nią nie zasłużyliście, ale piłka bywa po prostu okrutna. No tak, to trudno w piłce szukać sprawiedliwości. Gratuluję Śląskowi 3 punktów. Jestem zły, że źle weszliśmy w ten mecz. Przestraszeni, trochę inaczej nastawialiśmy się, chcieliśmy tutaj dominować i przyjechaliśmy tu tak na poważnie powalczyć o pełną pulę, o zwycięstwo, bo jesteśmy w takiej sytuacji i trochę, myślę, byliśmy przestraszeni, trochę spętane nogi i ta bramka dopiero. Można powiedzieć, jest postęp, bo podziałała na zmobilizująco, a nie dołująco. No na pewno boli ta porażka mocno, ale na pewno się nie poddajemy i walczymy, bo są pozytywy. Nie chcę dzisiaj mówić o pozytywach po takich okolicznościach, gdzie tracimy bramki, bo no, trochę się gotuje we mnie, może tego nie widać, ale nie godzę się na takie porażki, ale widać, potrzebujemy jeszcze dużo jeszcze więcej pracy nad zmianami, bo no, drużyna musi się wybronić. Zresztą to nie był huraganowy atak, to była bramka trochę przypadkowa, ale wystarczy, że jeden zawodnik się spóźni, drugi się pośliznie, jeden nie wróci. Czegoś takiego w moich drużynach, jeśli są wypracowane, nie będzie. Ale na to trzeba trochę czasu. Nie składamy broni, walczymy dalej. Czy mamy jeszcze pytania? Proszę, Karol Budowski. Karol Budowski, Przewodnik Sportowy. Taka pańska pierwsza myśl, pierwsze uczucie po tej straconej ramce na 1-2, że to się w końcu musiało tak skończyć, czy coś innego pan sobie pomyślał? Że to się tak musiało skończyć? Nie. My mieliśmy sytuację na 2-1. To absolutnie się nie musiało tak skończyć. Ja w ogóle byłbym zły też po remisie. Może to zabrzmi, nie chcę tutaj ujmować Śląskowi sukcesu. My mamy wygrywać mecze. No, ten remis ok, mentalnie, natomiast rozmawiamy też, wpływamy na mentalność, tylko to nie jest tak, że się zrobi. Także no, wie pan, pytanie takie, jakie są odczucia, to ze strony psychologii, wie pan, uczucie porażki dla sportowca jest porównywalne z utratą osoby bliskiej. To tak panu mogę odpowiedzieć, jakie to jest uczucie, resztę sobie może pan dopowiedzieć. Na szczęście wszyscy żyjemy, możemy dalej walczyć z tę porażkę, tę gorzką pigułkę. Kolejną musimy przełknąć. Ja wierzę w to, że po prostu po takich ciosach, po takich ranach, które są sypane solą, no my powstaniemy i będziemy grać, bo dzisiaj rzeczywiście w wielu fragmentach ta gra wyglądała dobrze, poprawnie, bez ekscytacji. Poprawnie, ale wierzę w to, że będzie wyglądała jeszcze lepiej. Także no taka jest piłka i tyle. My musimy się zająć sobą i te rozważania filozoficzne zostawić po prostu dla kogoś innego albo na inny termin. Myślę, że 11 okresu już dzisiaj nie żył Aleksander Bobek, który się na ławce rezerwowych po raz pierwszy w tym sezonie. To była dla pana w jakimś stopniu naturalna decyzja po tym niezłym występie Arta w Pucharze Polskim? Wie pan co, jak drużyna przegrywa 10 czy 11 meczów, to myślę, że każdy może się znaleźć na ławce. To jest dla mnie normalna sprawa, szukamy. Zależy nam na tym chłopaku, bo to jest chłopak o ogromnych możliwościach, natomiast no, trzeba zmienić, trzeba szukać nowej energii, trzeba coś tam, zobaczymy jak będzie sytuacja dalej wyglądała, ale to są decyzje. No. Myślę, że w Pucharze Polski Dawid pokazał się z dobrej strony i jest to tutaj sensacji żadnej nie widzę, natomiast zależy mi na każdym zawodniku, który jest w kadrze, jeśli tylko on dobrze się zachowuje i chce i po prostu widzę, że ta para idzie do pracy z ust, nosa, to tak to musi, to na pewno nikogo nie skreślam. Natomiast jak ktoś się poddaje i widzę, że nie wierzy, to takich zawodników będziemy eliminować i
czy to w okresie wcześniejszym, czy późniejszym. Natomiast póki co daję wsparcie wszystkim i to nie koniec świata. Jeszcze jest jutro i jeszcze nie wszystko stracone. Piotr Janska z Tauruska. Panie trenerze, chciałem zapytać, czy tej pary było dużo widać u Kamila Rankowskiego, bo on tu jednak kupę lat spędził we Wrocławiu, dzisiaj też asysta. Widać było po nim jakąś taką dodatkową motywację. Wydaje mi się, że dla niego to nie jest taki zwyczajny mecz. No, myślę, że był zestresowany i trochę ciężko mu było. Z każdą minutą było to już coraz lepiej, ale widać też było nerwowość. Ja wiem, jak to jest, bo sam grałem takie mecze i to jest naturalne. To nie są łatwe mecze dla zawodników i tym bardziej dla zawodnika, którego drużyna jest w takiej sytuacji. Ale poradził sobie i cieszę się, to jest dla nas taki ważny punkt. To jest też zawodnik rozwojowy, który się rozwija i też liczę, że on jeszcze się mocniej rozwinie i tak jak kiedyś Karol Fila też startował z podobnej pozycji, skończył w jednej z najlepszych lig europejskiej, no aktualnie ma kontuzję, to myślę, że to samo może być tutaj w tym przypadku. Wierzę w zawodników i mają pełne wsparcie. Czy mamy jeszcze pytania? Proszę, Krzysztof Sędzicki. Krzysztof Sędzicki, Telewizja Toja. Panie trenerze, pierwsze pytanie o Grzegorza Klapkę, bo błysnął w pucharze i tak był moment, to czy można było uwierzyć, że też zagra dzisiaj? Tak. Też myślę, ten występ mi się podobał, natomiast proszę zauważyć, bo już zmiany nie mieliśmy i Kurczego łapały ostatnie 30 minut, on praktycznie grał na sztywnych nogach i pokazał charakter, to mi się podobało, natomiast no, on był wypompowany, to jest chłopak też dynamiczny i Śliwa był świeżym zawodnikiem, który nie grał, także uważałem to za naturalne, natomiast tutaj nie chcemy generować jakiegoś urazu, dlatego też ci zawodnicy grali w pucharze, nie będą schodzić do rezerw, bo to zmęczenie nie mija tak po prostu przez dwa dni i wszystko gra. Natomiast w kontekście właśnie tego meczu pucharowego, bo to nawet ci, którzy nie grali, którzy się rozgrzewali, to też był wysiłek, czy Nacho, który grał 75 minut, kogo mogliśmy, to porotowaliśmy. To wyszłoby, to naprawdę niewiele zabrakło do tego, żeby to wyszło przyzwoicie. No, zabrakło nam na pewno też trochę jakości takiej pod bramką przeciwnika. Za długo zwlekaliśmy z tymi konkretami. Bo tak jak zerknąłem przed konferencją na statystyki, to one na pewno nie były. Byliśmy równorzędnym partnerem dla Śląska, dla lidera, a nawet w wielu elementach to my widać było, że nam zależy i szukaliśmy i uderzeń, i dośrodkowań. Natomiast no, musimy tutaj poprawić się zdecydowanie w tym elemencie i ja wierzę w to, że jak drużyna będzie się trzymać razem i te relacje, ta szczerość taka w szatni, która jest powoli odbudowywana i ta drużyna naprawdę się tworzy. Ta drużyna jest w przebudowie, ona się tworzy, ja te relacje chcę po mojemu stworzyć, ja nie mówię, że one były gorsze, lepsze, po prostu chcę po swojemu ułożyć. Drużyna musi walczyć i te ostatnie minuty, no to tam już tam po prostu no musimy takie rzeczy wybronić, ale no dojdziemy do tego. Widać może, gdy, już tak się rozgadałem może, ale widać, że Śląsk ma w pamięci ostatni sezon i są skoncentrowani i chyba ten sezon ostatni mają mocno w pamięci. Przekłada się to na wyniki. My, mając takie doświadczenia, trochę losowe, trochę takie jak są. Ja wierzę w to, że my wyjdziemy z tego mocniejsi i będziemy naprawdę funkcjonować lepiej. Bo jak drużyna się trzyma razem i są zdrowe relacje, to ta piłka w 95 będzie wpadała. No my będziemy strzelać bramki, odbije się od słupka czy od poprzeczki i może decyzja sędziego gdzieś tam będzie przychylna bardziej w naszą stronę. W to wierzę i tyle. Nie pozostaje nam nic innego, jak ciężko pracować, natomiast ten kierunek, który obraliśmy, poprawy tej takiej relacji w szatni i też takiego ducha tej drużyny, myślę, że to idzie powoli małymi krokami i ja wierzę w efekty jeszcze w tych najbliższych meczach. Dziękuję. Czyli to druga bramka, ale zapytam o tę pierwszą, bo tam na ekspozycji taka bardzo dużo miejsca. To jest jedna rzecz, która mnie interesuje przy tej akcji, a druga, że ta bramka was trochę ogłuszyła, no bo to o czym trener mówi teraz, że pojawia się ten znak, że to będzie jedność w tej szatni i tak dalej, że to was trochę pewnie ogłuszyło, tak to mówiąc kolokwialnie.
No, w takiej sytuacji, jak jesteśmy, każda stracona bramka to na pewno nie ułatwia, tak? Ale daliśmy radę, wreszcie odpowiedzieliśmy, bo długo w tych meczach drużyna nie potrafiła odpowiedzieć, zareagować odpowiednio. Zareagowaliśmy, ale na krótko z Lechem. Dzisiaj odpowiedzieliśmy i myślę, że też byliśmy blisko kolejnej bramki. No cóż, tak się nie stało. Natomiast no, spokojnie, no nie wszystko bym też do tych relacji i tak dalej. My musimy też piłkarsko się bronić, też wykorzystywać, więcej stwarzać sytuacji, jeszcze szybciej uderzać na bramkę. I wracając do stałego fragmentu gry, no to jest element, gdzie jest trochę zamieszania, bo to był, można powiedzieć, taki wtórny stały fragment gry, gdzie ta piłka już trzeba się przeorganizować, część zgubiła krycie, trzeba szybciej doskakiwać do przeciwnika. To jest coś, co jest trochę takie automatyczne. To są nawyki, nad którymi trzeba pracować i tutaj się nie da przypisać, kto powinien, kto nie powinien. Pracujemy nad tym. Wierzę w to, że te efekty nadejdą. Mamy jeszcze pytania? Nie widzę. Dziękuję Państwu. Dziękuję. Witamy Państwa na drugiej części konferencji prasowej po meczu Śląska UKS. Wrocławianie zwyciężyli 2-1. Z nami jest trener gospodarzy, pan Jacek Magiera. Trenerze, tradycyjnie prośba o podsumowanie spotkania. Dzień dobry. Cel, jakim było zwycięstwo, został zrealizowany przez nasz zespół, bo zakładaliśmy, że chcemy ten mecz wygrać. Ten mecz miał różne fazy gry. Pierwsza połowa, gdzie strzeliliśmy gola szybko po stałym fragmencie gry, świetnym uderzeniu Exposito i większość meczu ta gra toczyła się w środkowej strefie boiska. W przerwie meczu powiedzieliśmy sobie o czujności, jaka ma być w naszym zespole, aby nie doprowadzić do sytuacji takiej, że ŁKS nas zdominuje. Tak się akurat złożyło, że te 25 minut było bardzo dobre ze strony ŁKS-u, który grał dobrze w piłkę, był zespołem dominującym, który strzelił gola. Natomiast cały czas w głowie mieliśmy to, aby ten mecz odwrócić. I zmiany, które dokonaliśmy z ławki rezerwowych, spowodowały to, że wróciliśmy do meczu i drużyna do ostatniej minuty, czy ostatniej sekundy grała o to, aby zdobyć 3 punkty, i to zrobiliśmy. Zapracowaliśmy na to świetną akcją, doskonałym zagraniem Kameruna Bortwika do środka boiska i też drugi rezerwowy Piotrek Samiec-Talar strzelił gola, nie dając już możliwości ŁKS-owi na to, aby nawet rozpoczął grę od środka. Trudne spotkanie? Wiedzieliśmy o tym, że takie będzie, bo ŁKS jest zdeterminowany w walce o to, aby opuścić strefę spadkową, natomiast my patrzymy na siebie. Mamy 3 punkty, zdobyliśmy tych punktów 30. Ten moment z tym manewrem 5-4-1 nie do końca był udany, co zaobserwowaliśmy na ławce. Dlatego już była szykowana zmiana na to, aby wrócić do pierwotnego ustawienia. Natomiast gol stracony spowodował to, że zamiast jednej zmiany Keneta zrobiliśmy 2, aby jeszcze bardziej wzmocnić i środek boiska, i ofensywę naszego zespołu. Także widzimy to, patrzymy. Jest miejsce do pracy, do rozwoju, aby zespół grał skutecznie. No będzie coraz trudniej, to wiemy o tym. To co mówiłem, sierpień, wrzesień, październik to są najpiękniejsze miesiące na jesieni w Polsce, kiedy boiska są dobre, twarde. Teraz będą coraz trudniejsze. Dzisiaj się też zawodnicy ślizgali, piłka skakała w różnych momentach. Tak to będzie. Czasami finezja zostanie odstawiona na boga, a proste środki będą decydować. Też o tym mówiliśmy, aby prostymi środkami przedostawać się na połowę rywala. Proszę was też. Dzień dobry trenerze, Bartosz Wieczorek, TVP Sport. Ja chciałbym zapytać drugiego bohatera dzisiejszego spotkania, a więc Piotra Samca-Talara. Czy jest pan pod wrażeniem tak naprawdę jego rozwoju? Został bohaterem w meczu z Legią Warszawa, no dzisiaj zdobył zwycięską bramkę w spotkaniu z ŁKS w ostatniej minucie. Tak, jestem pod wrażeniem to, w jaki sposób prezentuje się Piotrek Samiec-Talar w tym sezonie. Ja powiem, że ma znakomite statystyki, 3 gole, 5 asyst. To jest bardzo dobry, wybitny wynik, mogę powiedzieć. Gdyby Piotr Samiec-Talar prezentował się na boisku w postaci biegania, takiej gracji jak Nahuel albo Łukasz Bejger, Piotr Janasik, to mówilibyśmy o tym, aby powołać go do reprezentacji. A Piotrek ma swój sposób biegania, często taki niezauważalny albo też pokazujący jakieś niedoskonałości, i stąd tak różnie na niego patrzyliśmy. Natomiast to jest bardzo wartościowy dla mnie zawodnik, który przeszedł ogromną metamorfozę, który
wszedł na zdecydowanie wyższy poziom i chciałbym, żeby to kontynuował, żeby to utrzymał, żeby był tym Piotrkiem z tego sezonu, tak pracowitym, otwartym i chcącym pomagać zespołowi. Jest świadomy, co chyba jest w tym wszystkim najważniejsze i to jest jego pierwszy rok po młodzieżowcu, gdzie ma takie momenty. I chyba dobrze. Proszę pytać. Ja chciałem zapytać właśnie o to, bo mówi pan, że uczuł pan zespół na tą czujność, zwracał pan uwagę, ale nie zabrakło tej pazerności, żeby pójść po tego drugiego gola, bo troszkę tego brakowało. Gdzieś ten UKS wysył jakieś sygnały, gdzieś ta sytuacja Ramireza, a tak jak popatrzymy na sytuację Śląska, to dopiero po tym straconym golu. Nie uważa pan, że powinniście być trochę odważni do tego gola? Chcieliśmy. Czy to był jednak ostatni zespół? Był, oczywiście. Chcieliśmy, ale UKS nam na to nie pozwolił. No tak to wygląda. Jest zespół, który, znając w ogóle Piotra Stokowca, którego uważam za bardzo dobrego trenera, przeciwko jego drużynom zawsze się bardzo trudno gra i potrafi znaleźć, potrafi dać w przerwie meczu takie wskazówki, które mogą zaskoczyć drugą drużynę, czyli naszą w tym przypadku. I też tak było, gdzie nie mogliśmy złapać z własnego rytmu. I jesteśmy tego świadomi, bo nie podobało nam się to, że mało graliśmy, dużo wybijaliśmy, dużo traciliśmy i ŁKS dochodził do sytuacji strzeleckich. Nie chcę w tej chwili analizować straconego gola, bo nie widziałem tego jeszcze na spokojnie, ale na pewno były tam błędy, które dokonaliśmy. Natomiast najważniejsze jest to, jaki był przekaz sam od zawodników. Chodzący nawet piłkarze na ostatnie kilka minut sami pytali, gramy o zwycięstwo? Tak, gramy o zwycięstwo i nakręcali jeden drugiego. Wiedziałem jeszcze, kiedy już była ta 90 minuta plus 5, że jedną okazję jeszcze jakąś będziemy mieli. Nie spodziewałem się, że to będzie ostatnia i gol strzelony, no bo to trudno przewidzieć. Natomiast wiedziałem, że cierpliwa gra może spowodować to, że przynajmniej jedną szansę na gola będziemy mieli. Dzisiaj tego gola strzeliliśmy w 96 minucie. Jakiś czas temu straciliśmy z Górnikiem Zabrze w 94 czy 5 minucie. Także wtedy byliśmy źli, dzisiaj jesteśmy zadowoleni. Dzisiaj pokazaliśmy, że jesteśmy drużyną, która walczy do końca i oby tak było dalej. I dziękujemy za doping, bo na pewno poniósł nas do tego, abyśmy grali do końca. To prawda, doping też dostał wsparcie od trybun Patryk Klimara w trakcie prezentacji w przerwie. No poszerza się pan o ten wachlarz, jeśli chodzi o napastników, bo nawet w tym meczu, kiedy go trzeba gonić, wynik to wszedł i Patryk Szwajdzik, wiemy, że on gra na boku, ale to nominalnie jest napastnik, wszedł z Ochorę, pojawił się w przerwie Klimara. Czy pan już wie, od w którym momencie będzie mógł pan z niego skorzystać? Jakie są prognozy? Czy jest szansa, że on już będzie w kadrze jeszcze teraz w tej rundzie po prostu, czy może być problem? Nie mam takiej wiedzy. Jest to trudne w tej chwili do stwierdzenia, czy będzie do naszej dyspozycji na jesień jeszcze w tym roku. Różne rzeczy muszą się wydarzyć, żeby tak było. Dlatego nie chcę na ten temat w tej chwili mówić. Cieszę się, że ten zawodnik do nas przyszedł, że będziemy mieli jeszcze większą rywalizację. Dzisiaj wszedł na boisko Kenneth Zochore, wszedł Patryk Szwedzik, który wczoraj grał w drugim zespole. Sytuacja kadrowa nasza była taka, że daliśmy do zespołu rezerw trzech piłkarzy, natomiast trener drugiego zespołu dał przekaz piłkarzom drugiego zespołu, że są dwa wolne miejsca na ławce do meczu Ekstraklasy i dwóch zawodników, którzy będą się najlepiej prezentować w pierwszej połowie w meczu wczorajszym z Lechią Zielona Góra, zejdą w przerwie i trafią do kadry meczowej pierwszego zespołu. Tymi zawodnikami był Patryk Szwedzik i Michał Wróblewski. Patryk Szwedzik, nie wiedząc o tym wczoraj przed meczem z rezerwami, znaczy w rezerwach, pewnie nie spodziewał się, że dzisiaj będzie się cieszył z tego, że drużyna śląska wygrała w Ekstraklasie i on jeszcze zagra i miał wkład w to zwycięstwo. Dlatego to pokazuje, jak w piłce jest. Nie ma co się zastanawiać, nie ma co się dołować, nie ma co patrzeć na to, co mogę zrobić, żyj tu i teraz. Każdą chwilą się ciesz, każdym meczem, każdą minutą, każdą sekundą na poziomie Ekstraklasy, bo to trzeba bardzo szanować. Dlatego wracając do Klimali, cieszę się, że jest z nami. Jutro będzie mógł normalnie z nami trenować, bo do tej pory tylko korzystał z naszych obiektów. Od jutra jest do treningu. Natomiast mało prawdopodobne, że będzie do gry z Krakowią. Tak jak powiedziałem, musi się wydarzyć szereg rzeczy, które FIFA, UEFA, PZPN zezwolą na zgłoszenie go. A od strony sportowej, to są duże zaległości, czy on jest całkowicie w rytmie i gra
gdyby mógł grać, to jest tak powiem, jest blisko meczowych 20, czy tak? No nie wiem, bo nie widziałem go. Nie miałem go na treningu. Raz widziałem, jak biegał dookoła boiska, także na podstawie tego trudno stwierdzić. Rozmawiałem z nim. Mówi, że ma jakieś tam zaległości, ale nie ze względów kontuzji czy innych rzeczy, ale ostatni mecz i ostatnie jego występy w Izraelu były tylko sporadyczne ze względu na to, że trenerzy już w Izraelu wiedzieli, że on nie chce przedłużyć tam kontraktu. Witam panie trenerze, Łukasz Ciona. Chciałem zapytać w kontekście tych wzmocnień, bo wiemy, że dyrektor sportowy Dawid Barda pracuje nad jakimś jeszcze transferem z Afryki, z tego co gdzieś wyczytałem. Jakie jeszcze ewentualne pozycje mogłyby być wzmocnione według pana trenera? A druga sprawa, Karol Borys jest teraz na Mistrzostwach Świata, jak trener widzi nie tylko jego występ, ale w ogóle występ młodych Polaków. No duże nadzieje w Polsce przed tym występem do prezentacji, która wydaje się być naszą przyszłością. Ja Karolowi powiedziałem, jak wyjeżdżał, żeby wrócił jak najpóźniej. To będzie świadczyło o tym, że polska reprezentacja będzie grała w drugiej fazie, trzeciej fazie turnieju, być może o coś więcej niż jak to w wielu przypadkach miało miejsce wyjście z grupy, nie grał medal, to wtedy będziemy zadowoleni. Niech się tam realizuje, on tam jest w swoim środowisku, w którym znakomicie się czuje. To są jeszcze młodzi ludzie, 17-letni w wielu przypadkach, którzy wchodzą i pukają do seniorskiej piłki. Każdy zawodnik jest inny, inaczej zbudowany, są wcześniej dojrzewający, późno dojrzewający piłkarze, tacy, którzy od razu z przebojem wejdą do szatni, tacy, którzy potrzebują na to czasu. Także niech on swoim rytmem trenuje, gra, cieszy się tym, co robi i daje sygnały na to, aby dostawać coraz więcej szans na poziomie ekstraklasy w drużynie Śląska Wrocław. I uciekł mi wątek. Pytałem jeszcze o wzmocnienia. Wzmocnienia. Aha, mówimy o Afryce. Proszę pytać Dawida Baldę o Afrykę. Nie mam na ten temat żadnej wiedzy. Czy to są zawodnicy, którzy do nas trafią, czy do drugiego zespołu. Wiedziałbym, gdyby do pierwszego zespołu ktoś przyszedł. Nie sądzę, żebym jutro czy pojutrze został postawiony przed faktem dokonanym, że jest zawodnik. Nie dzisiaj, nie w takich relacjach, jakie mamy. Jeżeli już przyjdzie jakiś zawodnik z Afryki, to jest to bardzo młody chłopak do drugiego zespołu na sprawdzenie. Jeszcze kontynuując wątek tych młodych zawodników, wiadomo, że dzisiaj nie było Łukasza Brygera. Czy był jakiś młodzieżowiec, który był blisko tego podstawowego składu? Może pan tak powiedzieć o tym zawodniku? Nie. Nie było nikogo. Nie było. No dzisiaj sobie uczciwie to trzeba powiedzieć i chcę być fair i też uczciwy w stosunku do tych zawodników, młodzieżowców, że gdyby był ten przepis nie taki jak dzisiaj, że trzeba rozegrać jakieś tam minuty, tylko piłkarz musi być na boisku, to ten zawodnik by grał, bo musiał. No i pytanie teraz za kogo? Czy za Rafała Leszczyńskiego, który jest w wybornej formie? Czy za Aleksa Petkowa, który jest w wybornej formie? Czy za, nie wiem, Erika Exposito? Czy za Nahuela? Czy za kogokolwiek innego? Graliśmy dwoma młodzieżowcami. Jest to Macenko, jest to Burak Indrze. Tylko że nie są to Polacy, czyli to nie jest tak, że my wystawiamy starych piłkarzy, ogranych już takich. Stawiamy na najlepszych i dzisiaj wiem, że o tym przepisie należy mówić, rozmawiać i myślę, że bardziej powinniśmy rozmawiać na poziomie trenerskim i słuchać głosów trenerów niż na zasadzie prezesów, którzy zarządzają, a trenerzy wprowadzają piłkarzy do drużyn ekstraklasowych. Jeszcze pytanie o właśnie Kacpra Tyłowskiego, bramkarza, który jest młodzieżowcem, którego się brakowało na celu zawodowych, co się z nim dzieje? Kontuzję złapał na treningu chyba czwartkowym czy środowym. Przywodziciel jest wykluczony tydzień czasu z treningu. Dzisiaj szansę bycia po raz pierwszy na ławce rezerwowych dostał Bartosz Głogowski, 2006 rocznik, bramkarz. Mam jeszcze pytania do trenera, nie widzę, dziękuję. Dziękuję Państwu, do zobaczenia na kolejnym. Dziękuję.